Dzień dobry. Naprawdę chciałam dzisiaj wstać i być produktywna, ale niektóre rzeczy są po prostu poza moją kontrolą. I na przykład w tym momencie usiadł na mnie kot. Właśnie łączył mi się budzik z przypomnieniem o lekach, więc to jest również wasz reminder, żeby brać swoje leki. Robię super szybki skincare, ale uznałam, że pociągnę ten temat leków, bo w sumie chyba jeszcze o tym nie mówiłam. 2 miesiące temu poszłam do psychiatry, bo uznałam, że terapia mi nie wystarcza i że chciałabym się czymś wspomóc, szczególnie w tym gorszym okresie. I chciałam zacząć stabilizatory, przynajmniej z takim założeniem tam szłam, ale wyszłam z antydepresantami. No i dostałam antydepresanty, które podobno miały działać na 9 na 10 osób. I ja, jako że jestem lucky girl, to byłam tą 10 osobą i na mnie niestety nie zadziałały. Nie będę wam mówić, co to było, żebyście się nie sugerowali, ale no niestety, no nie na każdego to może zadziałać. Akurat to nie był lek dla mnie. Więc teraz zaczęłyśmy stabilizatory, czyli tak jak myślałam od początku w sumie. Robię sobie piegi nowym pisakiem z Belle, to jest ten pisak we współpracy z Gen Z. I ja miałam już wcześniej pisak z Belle do piegów, bardzo podobny, ale nie taki sam i powiem wam, że ten jest totalnie milion razy lepszy, więc jeżeli się wahacie, który wybrać, to totalnie ten fioletowy. To jest w ogóle chyba pierwszy ever produkt zrobiony we współpracy z influencerami, który mi się sprawdził. Mam wrażenie, że mimo tego, że użyłam bronzera, wyglądam to po prostu jak Królewna Śnieżka, jestem tak biała, ale nagrywam się teraz jednocześnie telefonem. Któryś z tych obrazów, jeżeli nie oba, któryś z nich jest przekłamany, ale nie jestem pewna, który. Outfit na dziś prezentuje się w ten sposób. W ogóle podlinkuję wam te słuchawy, bo są świetne, piszę wam gdzieś tutaj nazwę, bo mam o nie masę pytań, szczególnie na Instagramie, a mega polecam. Mam je już sporo czasu, w sensie sporo czasu jak na przetestowanie ich, czyli jakiś miesiąc, ale mega polecanko, najlepsze słuchawki, jakie miałam ever. I to jest reszta mojego outfitu, to jest sweter z H&M-u, kupiłam na Vinted, w ogóle za chyba 3 dyszki, więc nice. Moje spodnie z Asosa, wiem, że je uwielbiacie, buty z Bershki i torba z Noszę Sztukę. Tak to się prezentuje, fashion icon. Jeszcze płaszcz, to jest jeden z najbardziej cool płaszczy, jakie posiadam i on jest z Zalando, z marki Object. Pozdrawiamy serdecznie. Ogólnie przez ostatnie miesiące dużą częścią takiej mojej standardowej porannej rutyny było chodzenie na moje hot girl walks, czyli na spacerki, po prostu żeby też zrobić trochę kroków, trochę się poruszać. Nie wiem, lubię to i to bardzo mnie odprężało, relaksowało w jakiś sposób, ale teraz jest zimno, a ja nie znoszę, jak jest zimno. Nienawidzę takiej jesienno-zimowej pogody, po prostu chciałabym być cały czas w domu, więc popełniłam zakup. Popełniłam zakup bieżni. Możecie się teraz zastanawiać, Basia, po co ci bieżnia w mieszkaniu, w którym ledwo jest miejsce na twojego kota? I nie mam dobrej odpowiedzi na to pytanie, ale kupiłam sobie bieżnię, ponieważ była tania, była na OLX-ie i była różowa. Więc teraz oficjalnie jestem właścicielem tego oto pięknego sprzętu i na nim robię mój hot girl walk. Szybki fit check, mój zestaw jest w całości z Pull & Bear i totalnie go uwielbiam, mega wam polecam w ogóle zestawy sportowe z Pull & Bear, bo mam ich kilka. We love it. Więc to była polecajka, a to jest antypolecajka. Te buty są z Reserved i mega ich nie polecam, ponieważ to się stało w ciągu pierwszych chyba 2 tygodni używania i dalej nie przypięłam sobie tego drugiego czegoś, więc you know.
Gdzie się wyświetli? Kiedy się wyświetla? Co? A! Wow. Imponujesz mnie. Hilarious! Wiesz? Potrafię zaprogramować komputer, żeby ci powiedział, żebyś poszła pochodzić na bieżni. To jest 30 zmiana outfitu dzisiaj i teoretycznie to już nie jest poranna rutyna, bo już nie jest rano, bo jest po 12. Ale chciałam tylko powiedzieć, że wystawiłam rzeczy na Vinted. I zapraszam na moje Vinted basia.sas. Super cool rzeczy, na przykład ten płaszcz, który kupiłam po raz kolejny, nie sprawdzając wymiarów. I również ma za krótkie rękawy, więc zapraszam. Powiem wam, że to był bardzo dobry początek dnia i to był w ogóle taki pierwszy dobry dzień, który miałam od dawna, więc jestem podekscytowana. Czy to oznacza, że moje leki zaczynają działać? Nie, raczej jeszcze nie, ale you know, jestem dobrej myśli i cieszę się, że przychodzą do mnie dobre dni, czasami. Nie tak często, jak bym chciała, ale czasami. I trzeba się cieszyć z tego, co mamy. A ja najbardziej na świecie cieszę się z tego, że mam was, bo jest nas już prawie 89 tysięcy. What the fuck? Czy my dobijemy do 100 tysięcy do końca roku? Proszę. Proszę, zróbmy to, bo to był najlepszy prezent na moją urodzinę. By the way, mam urodzinę 29 grudnia. Dobijmy do 100 tysięcy do 29 grudnia. Mówię to oficjalnie i wiem, że mój brat zapisze ten materiał, żeby mieć dowody, ale jeżeli w moje urodziny będziemy mieli 100 tysięcy subskrypcji, to zrzekam się wszystkich prezentów. Nic więcej nie potrzebuję. Czuję, że za rzadko to mówię, ale mega was wszystkich doceniam. Jakby ja też jestem po części konsumentem YouTube'a, to znaczy oglądam innych YouTuberów, ale bardzo rzadko piszę komentarze, praktycznie nigdy. Ktoś musiałby naprawdę nagrać po prostu niesamowite jakieś filmowe arcydzieło, żeby napisała komentarz. A ilość osób, które w moich komentarzach po prostu piszą mi, nie wiem, że życzą mi miłego dnia, albo że mają nadzieję, że niedługo się poczuję lepiej, to jest po prostu kurwa niesamowite. Jesteście najcudowniejszymi ludźmi ever i buźki. Ale mam suche usta. Życzę wam bardzo, bardzo miłego dnia, kiedykolwiek to oglądacie i widzimy się niedługo, a tymczasem możecie wpadać na mojego Instagrama oraz TikToka i chwila. Czemu ja dalej linkuję mojego TikToka, jeżeli nie mam mnie na TikToku? Widzimy się w nowym filmie już niedługo. A tymczasem możecie wpadać na mojego Instagrama, który w tym momencie jest prywatny, ale jakby przyjmuje ludzi, nie przyjmuje po prostu tych kont, wiecie, nowy użytkownik Instagrama albo kogoś, kto ma zero obserwujących, bo jakby... You know, jestem bezpieczna po prostu. Ale tak, zapraszam na mojego Instagrama, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, cokolwiek tam się jeszcze robi w social mediach. Bye, buzi!